A co jeśli powiem ci, że rozwiązania niemal każdego problemu, przed którym staje człowiek, leżą w lekcjach sprzed ponad 2000 lat? Witamy ponownie na naszym kanale, gdzie dzisiaj nie tylko zgłębiamy filozofię, ale odkrywamy tajemnice zmieniające życie. Podczas dzisiejszej podróży odkrywamy 10 stoickich lekcji, ponadczasowych prawd, z których wielu mężczyzn często zdaje sobie sprawę zbyt późno. Lekcje te to nie tylko koncepcje filozoficzne, są to praktyczne narzędzia umożliwiające radzenie sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami życia, od panowania nad emocjami, po kierowanie zmianami, zrozumienie prawdziwej natury sukcesu i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Zachęcam cię do pozostania z nami do końca. Każda lekcja, którą za chwilę się podzielimy, ma taką samą wagę, a ostatnia może być najbardziej nieoczekiwaną i zmieniającą życie ze wszystkich. Jest to coś, za co wielu z nas obwinia się za zaniedbanie, lekcja, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz wszystko. Jeśli więc szukasz odpowiedzi, rozwoju, a nawet nowego spojrzenia na życie, jesteś we właściwym miejscu. Pamiętaj, aby kliknąć przycisk subskrypcji i dzwonek powiadomień, nie będziesz chciał przegapić tej pouczającej podróży. Zaczynajmy. Lekcja pierwsza – akceptacja tego, czego nie możesz kontrolować. Cofnijmy się na chwilę w czasie do ruchliwych ulic starożytnego Rzymu, gdzie kwitł stoicyzm. Stoiki, podobnie jak Seneka i Marek Aureliusz, rozumieli daremność martwienia się tym, czego w życiu nie da się kontrolować. Nauczali, że chociaż nie możemy kontrolować pogody, zatrzymać czasu ani kontrolować działań innych, możemy zdominować nasze reakcje, myśli i decyzje. Przejdźmy szybko do dnia dzisiejszego, a ta lekcja pozostaje niezwykle ważna w naszym hiperpołączonym świecie, bombardowanym informacjami i nieobowiązkami. Zrozumienie tego, co możemy, a czego nie możemy kontrolować, to nie tylko mądrość, to umiejętność przetrwania. Jak więc zastosować tę starożytną mądrość w naszym współczesnym życiu? Zaczyna się od prostej, ale głębokiej zmiany perspektywy. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, żądaj sobie pytanie, czy mam nad tym kontrolę? Jeśli nie, wyobraź sobie, że wsadzisz go do balonu i pozwolisz mu zagubić się w niebie. Ta mentalna praktyka nie polega na poddawaniu się, ale na mądrym inwestowaniu swojej energii. To decyzja o podlewaniu roślin w ogrodzie, zamiast powstrzymywania deszczu. Pamiętam czas, kiedy utknąłem w korku, zaniepokojony i sfrustrowany ważnym spotkaniem. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mogę kontrolować ruchu, niezależnie od tego, jak bardzo tego chciałem. Udało mi się jednak kontrolować swoją reakcję. Wziąłem więc głęboki oddech, włączyłem spokojną muzykę i wykorzystałem ten czas na mentalne przygotowanie się do spotkania. Rezultat: przybyłem spokojny i skoncentrowany, przekształcając stresujący test w chwilę spokoju. Lekcja druga – siła perspektywy. Stoicyzm uczy nas, że niepokoją nas nie same wydarzenia, ale nasza interpretacja tych wydarzeń. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn uwięzionych podczas burzy, jeden przeklina deszcz, drugi cieszy się kojącym dźwiękiem kropel wody. To samo wydarzenie, różne punkty widzenia. Stoicy filozofowie, tacy jak Epikur, podkreślają, że mamy władzę wyboru własnej perspektywy. Nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Ta mądrość jest ponadczasowa w naszym obecnym świecie, pełnym nieprzewidzianych wyzwań i szybkich zmian. Umiejętność zmiany perspektywy jest nie tylko cenna, jest to niezwykle istotne dla utrzymania spokoju psychicznego i odporności. Jak zatem wykorzystać tę moc w codziennym życiu? Zaczyna się od świadomej pauzy. Stojąc przed wyzwaniem, cofnij się o krok i żądaj sobie pytanie, czy można na to spojrzeć z innego punktu widzenia? Tak jak fotograf szuka najlepszego kąta do zrobienia zdjęcia, tak i my możemy szukać bardziej wzmacniającego punktu widzenia. Na przykład postrzeganie utraty pracy nie jako porażki, ale jako szansę na realizację pasji lub zdobycie nowych umiejętności.
Ta zmiana perspektywy może zamienić przeszkody w odskocznie do sukcesu. Lekcja trzecia – żyj teraźniejszością. Stoicyzm zachęca nas do osadzenia się w teraźniejszości. Tu i teraz to miejsce, w którym toczy się życie, gdzie odczuwa się radość i gdzie odnajduje się spokój. To lekcja, którą wielu wyciąga dopiero, gdy spojrzy wstecz i zda sobie sprawę, jak wiele ze swojego życia ominęło, nie będąc naprawdę obecnymi. Starożytni stoicy, tacy jak Marek Aureliusz, rozumieli ulotną naturę czasu. Wiedzieli, że tkwienie w przeszłości lub obsesja na punkcie przyszłości jest jak próba zatrzymania wody, jest bezużyteczna i pozostawia z pustymi rękami. Aureliusz napisał: nie marnuj pozostałej części swojego życia na myślenie o innych, zadowalaj się teraźniejszością. Jego słowa rezonują bardziej niż kiedykolwiek w dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym nasze myśli często są gdzie indziej, a nie wtedy, gdy powinny. Jak praktykujemy to w naszym codziennym życiu? Zaczyna się od uważności, praktyki pełnego zaangażowania w to, co robimy w danej chwili, wolnego od rozproszeń i osądów. Może to być tak proste, jak rozkoszowanie się poranną kawą, całkowite zanurzenie się w rozmowie lub po prostu poczucie słońca na skórze. Będąc obecnymi, obdarowujemy się doświadczeniem życia rozwijającego się w całym jego bogactwie i pięknie. Lekcja czwarta – samodyscyplina i uczciwość. W świecie pełnym pokus i skrótów stoicyzm wzywa nas do wyższych standardów, abyśmy byli panami samych siebie. W tym mistrzostwie nie chodzi o ograniczenia, ale o wyzwolenie, chodzi o ćwiczenie samokontroli i dostosowanie naszych działań do naszych najgłębszych wartości. Stoikom nie były obce wyzwania życia. Wiedzieli, że kluczem do trwałego szczęścia nie są zewnętrzne osiągnięcia czy posiadanie, ale kultywowanie wewnętrznych cnót. Epikur, stoicki filozof, nauczał, że wolność i spokój można osiągnąć nie poprzez zaspokajanie naszych pragnień, ale poprzez ich kontrolowanie. W obecnym kontekście ta lekcja ma większy oddźwięk niż kiedykolwiek w epoce, w której rozproszenia są na wyciągnięcie ręki, a szare strefy etyczne są liczne. Fundamentalna jest potrzeba samodyscypliny i uczciwości. Jak wplecić te cnoty w tkankę naszego codziennego życia? Zaczyna się od małych, konsekwentnych działań, wyboru wczesnego wstawania na poranny bieg, nawet jeśli łóżko wydaje się zbyt wygodne, wyboru pożywnego posiłku zamiast kuszącego, niezdrowego. To właśnie te chwile dyscypliny i uczciwości kumulują się, budując życie pełne siły, charakteru i spełnienia. Samodyscyplina i uczciwość to nie tylko marzenie o osobie, którą chcesz być, ale codzienne podejmowanie kroków, aby stać się tą osobą. Lekcja piąta – akceptowanie zmian. Podczas gdy wiele podejść zmienia się wraz z obawą lub oporem, stoicyzm zachęca nas do spojrzenia na to przez pryzmat rozwoju i możliwości. Ta starożytna filozofia uczy nas, że zmiany są nie tylko nieuniknione, ale stanowią także żyzną glebę, z której wyrastają nowe możliwości. Stoicy, podobnie jak Marek Aureliusz i Seneka, nie byli obcy nieustającej fali zmian. Obserwowali, jak zmieniają się pory roku oraz jak powstają i upadają imperia, rozumiejąc, że zmiany są sposobem, w jaki wszechświat manifestuje swoją dynamikę. Aurelio w swoich medytacjach zastanawiał się, w jaki sposób życie jest w dużej mierze kształtowane przez nasze postrzeganie i reakcje na zmiany. Stoicyzm nie tylko wymaga od nas zaakceptowania zmian, wzywa nas, abyśmy przyjęli ją jak starego przyjaciela, wiedząc doskonale, że niesie ze sobą nasiona nowego wzrostu. W praktyce akceptowanie zmian oznacza postrzeganie każdej zmiany w naszym życiu, małej czy monumentalnej, jako szansy na samopoznanie i rozwój. To znajdowanie pozytywnych stron w nieoczekiwanych sytuacjach. Straciłeś pracę? To szansa na karierę, która naprawdę cię pasjonuje. Zakończył związek? To szansa na ponowne odkrycie swoich indywidualnych mocnych stron i pragnień. Akceptując zmiany, dopasowujemy się do naturalnego rytmu życia, stajemy się odporni i elastyczni. Lekcja szósta,
daremność dążeń materialnych. W świecie, który często kojarzy sukces z bogactwem materialnym i statusem, stoicyzm oferuje odświeżającą narrację. Uczy nas, że prawdziwe, trwałe szczęście nie pochodzi z gromadzenia majątku ani pochwał, ale raczej z kultywowania wewnętrznego bogactwa. Jest to lekcja, której wielu uczy się pod koniec życia, po latach spędzonych na nieustannej pogoni za korzyściami materialnymi, tylko po to, by znaleźć się pośród obfitości, wciąż odczuwając niezachwiane poczucie pustki. Filozofowie stoicy, od Seneki po Epikura, rozumieli ulotną naturę bogactwa materialnego. Zaobserwowali, jak można zdobywać i tracić fortuny oraz że nawet najbardziej luksusowe dobra nie są w stanie uchronić kogoś przed wrodzoną nieprzewidywalnością i wyzwaniami życia. Seneka, który doświadczył zarówno bogactwa, jak i wygnania, głęboko zaobserwował, że prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu wielu rzeczy, ale na niewielkiej liczbie pragnień. W naszej obecnej epoce, bombardowanej reklamami i presją społeczną, aby mieć więcej i być więcej, ta stoicka zasada znajdowania zadowolenia w prostocie i samodzielności jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Jak stosujemy te lekcje w naszym codziennym życiu? Zaczyna się od przeniesienia punktu ciężkości z pozyskiwania zewnętrznego na rozwój wewnętrzny. Chodzi o znajdowanie radości w małych rzeczach, przedkładanie doświadczeń nad posiadanie i mierzenie sukcesu nie tym, co posiadamy, ale jakością naszego charakteru i naszych relacji. To uznanie, że chociaż dobra materialne mogą zapewniać chwilową przyjemność, trwałe spełnienie wynika z poczucia wewnętrznego spokoju, celu i połączenia z innymi. Lekcja siódma – zarządzanie emocjami. Wbrew powszechnemu przekonaniu stoicyzm nie opowiada się za wyrażaniem emocji, uczy raczej sztuki ich rozumienia i skutecznego poruszania się. To ważna lekcja, z której wielu zdaje sobie sprawę zbyt późno. Panowanie nad emocjami nie oznacza zaprzeczania im, ale raczej ich rozpoznawanie, zrozumienie i kierowanie nimi w konstruktywny sposób. Stoicy, dzięki głębokiemu zrozumieniu natury ludzkiej, uznali, że emocje są integralną częścią naszego istnienia. Jednak zdali sobie również sprawę, jakie zamieszanie może wywołać niekontrolowane emocje. Filozofowie tacy jak Seneka i Marek Aureliusz radzili, aby nie ulegać burzy uczuć, ale zachować niezłomność, rozumiejąc naturę i wpływ emocji. W dzisiejszym dynamicznym i często stresującym świecie takie stoickie podejście do emocji jest nie tylko mądre, ale i konieczne. Uczy nas, jak reagować na wzloty i upadki życia ze spokojem i jasnością. Jak więc praktykować to w naszym codziennym życiu? Zaczyna się od samoświadomości. Rozpoznaj swoje emocje, nazwij je, zrozum czynniki wyzwalające. Ta świadomość jest pierwszym krokiem do zarządzania nimi. Zamiast reagować impulsywnie, zatrzymaj się i rozważ reakcję zgodną z twoimi wartościami i celami. Techniki takie jak głębokie oddychanie, pisanie dziennika, a nawet angażowanie się w otwarte rozmowy mogą być potężnymi narzędziami do przetwarzania i rozumienia naszych emocji. Lekcja ósma – znaczenie osobistej odpowiedzialności. Stoicyzm uczy nas, że chociaż nie możemy kontrolować każdego aspektu naszego życia, jesteśmy jednoznacznie odpowiedzialni za nasze działania i ich konsekwencje. Lekcja ta, często wyciągana na późniejszym etapie życia, uwypukła prawdę, którą wielu chciałoby zrozumieć wcześniej, że wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory jest kamieniem węgielnym życia prowadzonego autentycznie i odpowiedzialnie. Epikos, urodzony jako niewolnik, a później szanowany filozof, nauczał, że nasza największa siła leży w zdolności wyboru naszej postawy i działań niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Marek Aureliusz, cesarz rzymski, podzielił to zdanie, podkreślając, że nasz charakter jest sumą naszych wyborów. W praktyce przyjęcie osobistej odpowiedzialności oznacza uznanie naszej roli w naszych sukcesach i porażkach. Chodzi o odważne stawianie czoła konsekwencjom naszych działań i wyciąganie z nich wniosków, czy to w naszej karierze, w związkach, czy w celach osobistych.
Wzięcie odpowiedzialności upoważnia nas do wpływania na zmiany i rozwój, uznając, że klucz do naszej przyszłości leży w naszych rękach. Lekcja 9. Wartość mądrości i wiedzy. Wielcy stoicy filozofowie, od Marka Aureliusza po Senekę, byli żarłocznymi uczniami i bystrymi obserwatorami życia. Postrzegali mądrość jako najwyższą cnotę, latarnię morską, która prowadzi nas przez wzburzone morza życia. Elio w swoich rozmyślaniach nieustannie starał się zrozumieć świat i swoje w nim miejsce, wykorzystując wiedzę jako narzędzie osobistego doskonalenia i wkładu społecznego. W naszej obecnej epoce, gdzie informacji jest mnóstwo, ale prawdziwej mądrości jest mało, stoicki nacisk na dążenie do wnikliwej wiedzy i refleksyjnego uczenia się jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Włączenie tej lekcji do naszego życia oznacza kultywowanie nastawienia opartego na ciekawości i apetytu na naukę. Chodzi o czerpanie radości z odkrywania nowych pomysłów, zastanawianie się nad naszymi doświadczeniami i szukanie głębszego zrozumienia, czy to poprzez książki, przyrodę, sztukę czy rozmowę. Każda chwila kryje w sobie potencjał do nauki. Mądrość to nie tylko dążenia intelektualne, chodzi o zastosowanie tego, czego się nauczyliśmy, aby stać się lepszymi ludźmi. Lekcja 10. Siła w przebaczeniu. Stoicyzm uczy nas, że trzymanie urazy i zranionych uczuć jest jak noszenie dużego ciężaru. To utrudnia naszą podróż w kierunku spokoju i szczęścia. Wielu zbyt późno zdaje sobie sprawę, że przebaczenie nie jest aktem słabości, ale głęboką demonstracją siły i drogą do wewnętrznego spokoju. Stoicy rozumieli niszczący wpływ gniewu i urazy na duszę. Filozofowie tacy jak Epikur podkreślali znaczenie porzucenia goryczy nie ze względu na innych, ale dla własnego dobra. Marco Aurelio powiedział kiedyś, że najlepszą zemstą jest różnić się od tego, kto dopuścił się niesprawiedliwości. W dzisiejszym świecie, gdzie rany mogą być trwałe, a przebaczenie często postrzegane jest jako poddanie się, stoicka mądrość przebaczenia jawi się jako latarnia morska oświeconego egoizmu i dojrzałości emocjonalnej. Przyjęcie przebaczenia w naszym codziennym życiu oznacza uznanie, że każda osoba, łącznie z nami, jest omylna i zdolna do popełniania błędów. Chodzi o zrozumienie, że przebaczenie uwalnia nas z łańcuchów goryczy i pozwala nam żyć dalej. Niezależnie od tego, czy przebaczamy przyjacielowi, który nas skrzywdził, koledze, który popełnił błąd, czy nawet sobie samym, każdy akt przebaczenia wzmacnia nasz charakter i pogłębia naszą zdolność do współczucia i zrozumienia. Stoicyzm oferuje ponadczasową mądrość, która może poprowadzić nas przez wyzwania życia. Te 10 lekcji może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego i zrównoważonego życia. Jakie inne stoickie zasady uważasz za cenne? Podziel się komentarzami poniżej. Jeśli ten film był dla Ciebie pouczający, polub go, udostępnij i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej takich treści. Do następnego razu rozwijaj się i zachowaj stoicki poziom.